godzina spokoju i znowu to... Ech, pan to ma przechlapane. Jeszcze z krzyżbekiem trzeba to zrobić, żeby jeszcze zwrotem dostać. Pan tak chciał normalnie wyprzedzić wszystkich, że aż pan w szlaban wjechał. A tam też awaria. Nie dobrze. A dobry, panie Zajman, dobry, dobry żarcie. Żebym się dopatrzył. I musimy przyhamować lekka. Ale takie dzieci też są niektóre, nie? Witam serdecznie, panie... Marcinie Łębowski. A co, czemu nie? 55-415, odjazd. Dalej mamy 3 minuty opóźnienia. No jest, V masz 100 km na godzinę, nie? To niech idzie. A czy jesteś w kabinach dbam, to i z tej prędkości też się słucham. Ruszamy. Jedziemy.
Tak, jakieś na pewno tam siedzą. W kabinie nie ma. Żadnej nie ma, ale w balkonach na pewno siedzą. Panie. O, tam jakieś siedzi, o, widzi pan. Tu jest jedynie na obrazku jakiś taka, no, w miarę, nie? No. Tak poza tym to nie. O, tutaj też to, no, są jakieś. No, zdjęcia są. Wie pan, no maszynista musi coś robić podczas jazdy, nie? No sobie ogląda lecie zdjęcia, nie? No. I no. Sobie ogląda te zdjęcia, zostańmy przy tym. Po prostu, że je sobie ogląda. Jakie buty. To może robony na Intercity. TU-07 już wysiadają. A w sumie czemu nie? Nie na EU-07 to chociaż 125 ma maksymalną, a ten tylko 100. Też już wysiada. Ale tylko 5 wagonów ma na haku. No. EU-07 się szybciej rozpędza z 5 wagonami na haku niż na Romie. A ciężarowie mają mi 2 minuty postoju, może uda nam się trochę rozkład nadrobić, chyba że znowu że będzie wjazd na stój. Sobie nie nadrobimy, niestety. Tutaj siedzi. Miło panią widzieć. No, a my sobie jedziemy, nie? No właśnie, no i kto wygląda? No i kto wygląda? Przy okazji bacznie wypatrujemy wskaźników mówiących nam o wzniesieniu. Tu widzimy, że będzie wyrównany tor. Bocznikowanie strasznie długo wchodzi w tej lokomotywie. O, pięknie. Teraz możemy moc zmniejszyć. No jaką mieszankę? No boliata. Boliata mieszanka. Nie widział pan jak dymi? Już dzisiaj pokazywaliśmy jak dymi. Widać, że boliata. Boliata w olej. Ja, bo ja to bo... No, Adlu. Nie no, na Adlu się nie da raczej jeść. A dobra dygresja, Adlu. Plus olej szopakowy. Tak, Adlu plus olej szopakowy. I przy tym zostajemy, bo lata mieszanka. Pobliskich pól, dokładnie. Tu może rzepak rośnie, nie wiem, nie widzę, ale trochę podobny do rzepaku. Tak ma
myślą, że Andrzej olejże pakowy? No to widzę, że pan dobrze myślał. Będzie to ograniczenie do 100 km na godzinę. Nie, wcale tyle nie jedziemy. A wjazd? O, podany. Jak miło. Chociaż wjazd nam podali jeden raz. Do 30 techniczne ograniczenie. No dobra, damy radę, nie? Jesteśmy w Macierzewie. Nie wiem, ile minut opóźnienia będziemy mieli wyjeżdżając. Mamy wyjazd. Może uda się nadrobić. Będzie tylko minuta opóźnienia. Udało nam się. Odjazd. Odjedzie z toru. Już odjeżdża. No, stoneczka ładna tam stoi, nie? No, widzicie ją? Stoi. Grupa złe. A, bo to jest 30 swoją drogą. Tor zamknięty po naszej prawej. Tu ostry wybój. Póki co jest bezpieczna, bo odbywa sen. No, odbywa sen. Zimowy. Sen zimowy odbywa. Dwa wagony, trzy wagony, cztery wagony, pięć wagonów. Przyspieszamy. No, prędkości szlakowej jakiej? Oczywiście 60. Tak, żebyśmy już sobie za szybko nie pojeździli, nie? Już zapomnijcie, drodzy państwo, 100 km na godzinę. Tego nie było. Będzie teraz 60. By każdy wiedział.
główne drogi, jest jakieś koło. Oni mają ograniczenie do 50, my do 60. Kierowcy się przestraszyli. I słusznie. Pociąg jedzie, trzeba się bać, a nie. Ale wybój. Odczujemy go tu? No tak delikatnie. Musiał się pan tym podzielić na transmisji na żywo. Ajajajaj. Mają być kulturalne transmisje na żywo, ktoś kiedyś powiedział. Ja bynajmniej kiedyś tak mówiłem. A tutaj z takim tekstem pan Simon wylatuje. Być ostatni raz. Pan się wczuł chyba w rolę moderatora. Muszę dodać jakiś króciutki ten peronik. Ledwo to się zmieściłem, no i tak trochę wyjechałem. A tu chociaż peron jest blisko toru. 55415, odjazd? Odjazd. Tu jest peron blisko pola. Po toru znaczy się. Nie wiem, no tylko delikatnie czółko wyszło, no. Daj mu się ostro hamować, bo normalnie w tych pociągach wszystkich to ten hamulec, jak się zaciągnie, to on szybko łapie i szybko pompuje, a w tym pociągu on ja zaciągam, a zanim przepompuje to powietrze, zanim co, to już zdąży wyjechać za daleko.
znowuż będzie podjazd pod górę. Dzisiaj siepniemy w górę i w dół. Jak normalnie w górach. No to fajnie, że jest takie urozmaicenie właśnie na tej scenerii. Podoba mi się to. Wyrównanie terenu. Nie mówię, żebyście się, drodzy Państwo, mogli wsłuchać tą lokomotywę. A bo drodzy, nikt nic nie pisze na czacie, to nie mam o czym mówić. To też jest prawda. Ale ja też nic nie mówię, żeby można było posłuchać, jak pięknie brzmi ta lokomotywa. Przystanek na żądanie w maszynie. Normalnie na kolei jest coś takiego jak przystanek na żądanie. Pierwszy raz słyszę. I co się wtedy macha maszyniście, panie hamuj, czy co? Mówię, że jeszcze kawałek podjeść, co to ma być. Jest. Jestem pod wrażeniem. Jak ktoś wymyślił coś takiego. A, ograniczenie do 30 i robię. Włączy każdy przystanek dla pociągów regionalnych, to powinno być coś takiego. Czy mogą sobie pojechać, a nikogo nie ma? Chciałbym być kiedyś na takim przystaneczku. I sobie pomachaj do maszynisty, jak pan stanie. Na pewno fajne uczucie. Następna stacja Paszki.